Cześć kochani, z tej strony Miksol, kanał Retro według Miksola. Bardzo dawno mnie nie było. Składa się na to kilka tematów, trochę światełka włączymy. No po prostu dużo pracy, szkoła, zajęcia. Nie było czasu dla Was nic przygotować, nic nagrać, ale chciałbym powoli wrócić do realizacji różnych projektów i coś Wam tutaj podrzucać. I taki projekt, który ostatnio wygrzebałem, a który zrodził się w mojej głowie niedawno, w sumie natrafiłem na parę szczegółów i stwierdziłem, że wdrożę. Zdobyłem taką obudowę do Amigi 1200. Jak widzicie, jak porównacie sobie, Wam tu pokażę kolorystykę tych Amig, no to widzicie nawet po badżu. Zobaczcie, jak ten badż tutaj nam się komponuje, jak tu jest strasznie żółta. Jest strasznie żółta, a do tego tutaj, jak widać, ktoś wyrżnął taką dziurę. Ta budowa, może ktoś z Was, ludzie, którzy mnie oglądają, starsi amigowcy, mogą tą obudowę gdzieś tam skojarzyć. Ponoć ta obudowa, komputer, który był zabudowany w tej obudowie, był częstym bywalcem różnych party i muzyka na nim powstawała, także obudowa z historią. No niemniej, no niestety tutaj jest to wycięte. Pomysłów mam kilka, co z tym zrobić. Jednym z takich pomysłów jest taki jakiś tutaj wydruk i wklejenie tego wydruku, tak żeby to zamaskować. No niestety, no nie da się teraz tego ładnie. Ja to będę szlifował, wyrównywał i potem będę kombinował, jak to, w jaki sposób to zaślepić, bo jakby stacji tutaj już nie planuję. Natomiast no coś tutaj chcę z tym zrobić. To jest sama obudowa. No i co z nią zrobić? No, pierwsza rzecz, klawiatura. No klawiatury do 1200 nie miałem. Natomiast co jest ciekawe, zobaczcie, jak ona ładnie pasuje. To jest klawiatura od komputera Amiga 500. Tak, ta klawiatura fizycznie pasuje. Troszeczkę tutaj elektronika koliduje nam z... Tu też coś było rzeźbione, ale koliduje z miejscami na diody. Nie pasują te diody, nie wchodzą niestety jeden w jeden. Niemniej sama klawiatura, jak ją tu wsuniemy, a bodajże chyba tylko jedną śrubkę tu od spodu musiałem usunąć, tak, bo nie chciało się to tutaj zamykać i w ten sposób. Jak widzicie, ta blacha jest pomalowana na zielono, to nie jest przypadek. Po prostu ta klawiatura to też był śmieć, to był odrzut, tak? Ja tutaj tą klawiaturę, ona była niekompletna, niedziałająca, z uszkodzoną membraną. Natomiast miałem nadliczbową membranę w formie płytki PCB, którą tutaj dystrybuował Panty. Ta membrana ma taki feature, że zwróćcie uwagę, ona tutaj ma miejsce na płytkę od 500, ale pod spodem tutaj, na powierzchni tego PCB, ma też miejsce na wpięcie taśmy w miejscu, gdzie 1200 ma wyprowadzenie. Czyli jakby to PCB jest uniwersalne, czyli pasuje i do komputera Amiga 500, i do komputera Amiga 500 plus, wiadomo, i do Amigi 1200. No więc teraz, co zrobiłem dalej? Rozebrałem tą klawiaturę. Okazało się, że brakuje mi tutaj, już nie pamiętam, raz, dwa, trzy, cztery, pięciu czy sześciu klawiszy, nawet siedmiu klawiszy chyba brakowało. W każdym razie tak, raz, dwa, trzy, cztery brakowało. Escape, a piątki, F7, Ctrl, Alta, Amigi. Te przyciski wraz z młoteczkami, ze sprężynkami otrzymałem od Perinoida, także dziękuję serdecznie. No i jakby tutaj część górną miałem złożoną, tak? Miałem złożoną. Włożyłem to PCB i we wstępnej fazie wpiąłem normalnie tutaj tą płytkę od 500. Natomiast no niestety okazało się, że ciężko potem tą Amigę jest zamknąć, tak? No więc blacha jeszcze tu wymaga poprawek, ale została umalowana. Płyta została założona. Złożyłem to wszystko. Okazało się, że działają mi bodajże tylko lewo i prawo przyciski. Słuchajcie, jeżeli będziecie zakładać czy membranę nową, czy płytkę PCB nową, to pamiętajcie o jednej bardzo ważnej rzeczy. Wszystkie młoteczki, nie wiem, czy ja tu mam jakiś młoteczek, chyba mam coś od komody, ale sytuacja będzie analogiczna, od Commodore'a. Od Commodore'a. To widzicie, tu jest taka gumka. Żebym tutaj zbliżę, sfokusuję. Ta gumka, ona musi być czyściuteńka.
jak dotykacie jej palcem czy coś, wytrzyjcie ją potem alkoholem, najlepiej izopropanolem na ściereczce i wszystkie najlepiej młoteczki jest w ten sposób dobrze przeczyścić. Dlaczego? Dlatego, że jest to elastomer, który, że tak powiem, dość dobrze przewodzi, natomiast nie jeżeli jest brudny. Więc, uwaga. Przepraszam Was serdecznie. Jesienny okres. Natomiast jeżeli wyczyścicie te młoteczki, dobrze to PCB też jest izopropanolem przemyć i dopiero wtedy składamy na czysto, tak? Już, jak mamy wszystko. Oczywiście, jak zwrócicie uwagę, to ta klawiatura jest raz, że łaciata, dwa, że gdzieś tam brud wystaje i tak dalej. Dlatego, że ja to będę jeszcze raz rozbierał, jak ukończę projekt i zobaczymy jeszcze, co zrobię. Wiecie, bo jakby pomysłów mam kilka. Wybielenie jest jednym z nich, a może udam się z tematem do Skalmara, żeby mi Skalmar. Nie śpieszy mi się z tym projektem, także na spokojnie coś tutaj pobarwił, tak? Ponieważ no, to już nie będzie 1200 taka prawdziwa. Dlaczego? Dlatego, że mam dwie inne 1200, tak? Oby w jakiś tam sposób delikatny zmodyfikowane. Jedna z kartą z 30, tak? Z AKą, druga tutaj z Fastem. Także jakby obie te 1200 są sprawne. Pytanie, po co dwie? Bo często na grupach jeszcze wtrącę taką myśl, pada pytanie, ile tych komputerów, ile masz komodorków, ile masz atarynek. Spoko, gdybym był miłośnikiem, jakby, bo ja jestem amigowcem, tak? To już kilka razy w moim filmie się przebijało, że tak z krwi i kości, że tak powiem, z historii, z epoki jestem amigowcem. Natomiast no tutaj. Jakby jestem ciekawy każdej platformy i na każdą się otwieram. Z tym, że mając tych platform naście, skupiłem się na tym, żeby mieć każdej raczej po jednej. Tylko Amigi są wyjątkiem, ze względu na to, że tym Amigowcem jestem i po prostu, jeżeli udało się układać drugą sztukę 1200, to ona zostaje, tak? To jest sprzęt awaryjny, gdyby się jedna uszkodziła, to mam zawsze drugą i zawsze jakieś tam swoje projekty mogę realizować. Natomiast no tutaj w tym przypadku cała reszta no to mam po sztuce i staram się, żeby się po prostu nie uszkodziła. Jeżeli mam duble, to staram się gdzieś niechętnie sprzedawać, najlepiej wymieniać. No jeżeli już muszę, to sprzedam i po prostu kupię coś innego, czego nie mam, tak? Natomiast wracając do projektu. Poskładałem tą klawiaturę, okazało się, że zaczęły działać wszystkie przyciski poza jednym. Akurat w tym układzie nie działał mi bodajże lewy shift, ale uznałem, że lewy shift jest często przydatny, więc podmieniłem z moteczek z tym przyciskiem, którego funkcjonalność jest w tym miejscu, a tutaj jest, no bo to jest layout, układ klawiatury niemiecki. Także jak zobaczycie potem w rozwiązaniu, które używam, tam jest trochę inaczej, więc ten przycisk jest martwy. Normalnie powinien być ten martwy, ale jakby funkcjonalność tych dwóch przycisków jest zamieniona, tak? Czyli tu jest to mydełko, czy to jest ten? Ten, przepraszam, to jest to mydełko, tak? I ono po prostu, nie, dobrze, dolny, jakoś tak. No w każdym razie ten przycisk jest martwy w większości programu, więc nic tu ważnego nie leży. No czyli tak, no, złożyłem to wszystko, włożyłem, założyłem do obudowy, no okazuje się, że obudowa mi się nie domyka, pręży tutaj na to. Nie ma tu za bardzo możliwości, żeby tą elektronikę w jakiś sposób nagiąć, ponieważ to jest już PCB. To już jest PCB, tak? Czyli tutaj może być wsunięte, zapięte, skręcone i koniec. Natomiast uznałem, że zaryzykuję, bo nie wiedziałem, czy przypadkiem, ja to wyjmę, no to już wam trochę zdradzam kontynuację projektu, natomiast czy, bo w 1200 wpina się taśmę, na końcu jest taki adapter też na PCB, coś takiego, i to się wpina w płytę główną, tak? Nie wiedziałem, czy pokrycie tych pinów na tym złączu jest jednoznaczne z tym. No, okazało się, że tak jest, więc płytkę mogłem sobie wysunąć, a jej obecność w miejscu oryginalnym nie jest mi potrzebna, bo i tak diody się nie pokrywają. Być może te diody nawet zostaną wylutowane i tutaj jakieś jumperki wlutuję, które pozwolą mi je gdzieś wyprowadzić bliżej obudowy, tak? No i co tu się dalej dzieje? Zobaczcie, co tu się dalej dzieje. Może ja to otworzę, żeby wam pokazać. To oczywiście jest w obudowie. Nie niszczymy, nie psujemy. Część z Was już się domyśla, no widząc co tutaj się dzieje, co ja odpinam. Natomiast dla tych, co nie wiedzą, a chcieliby się dowiedzieć, już za chwilę tajemnica zostanie rozwiana. W środku znajduje się Arduino Leonardo.
Tak, jest to taki malutki modulik, zobaczcie. Maluteńki modulik Arduino Leonardo. I ten modulik... dlaczego Leonardo w ogóle? Już śpieszę. Leonardo, zwykłe Arduino nie ma tej funkcjonalności, natomiast Leonardo wystawia coś takiego jak Stos Hit. Czyli w podłączeniu do komputera PC, klasy PC, lub innego urządzenia, które obsługuje technologię USB, jest widziane jako Arduino Leonardo, plus do tego jeszcze dodatkowe urządzenia, które możemy sobie w tym stosie wyrzucić. I w tym przypadku to Leonardo jest zaprogramowane tak, żeby obsługiwało amigową klawiaturę, tak jest dobrany program, czyli rozumie jakby tutaj te sygnały, bo teraz przejdźmy może jeszcze po drodze, żeby sprawa była jaśniejsza, do płytki kontrolera klawiatury Amigi 500. Stąd wychodzi, jak widzicie, kilka kabli. I teraz tak, lecąc od lewej, ja się tu zakręcę. Dobrze, w każdym razie co tu się znajduje? Już nie będę tutaj wprowadzał w błąd. Znajduje się tutaj 7 kabli i liczymy. Pierwszy, zasilanie 5V, które Leonardo dostarcza. Drugie, masa, która też jest tutaj z Leonardo. Trzeci to jest KB Clock, czyli sygnał zegara klawiatury. I KB Data, czyli sygnałowy kabel klawiatury. I to są dwa najistotniejsze tak naprawdę połączenia, poza oczywiście zasilaniem, które zapewniają nam komunikację, wysyłanie tych kodów klawiatury wprost do urządzenia, tak? Czyli mamy tutaj już cztery przewody. Kolejnym jest kabel reset, czyli wysyłany jest sygnał resetu. W tym przypadku jakby w moim zastosowaniu nie jest to potrzebne, natomiast można to zaimplementować, ponieważ ta informacja dociera do Arduino. I dwa ostatnie, te przewody, które widzicie tutaj są jeszcze niewykorzystane, to jest jedna i druga dioda. Oczywiście zwrócicie pewnie uwagę i zanim tutaj posypią się, że tak powiem, negatywne komentarze, że odciąłem oryginalną końcówkę, słuchajcie, nie, ja tego nie odciąłem, w ogóle to zwróćcie uwagę, że to jest od Red LED-a płytka. Ja tego nie uciąłem, zaraz Wam pokażę, co tu się stało. Gość po prostu, od którego nabyłem tą klawiaturę, miał taki patent, to czuję, że to jest patent z epoki, gdzie do tego był przynutowany kabel od klawiatury, od joysticka, a tutaj miał taką przejściówkę do samej Amigi, wpiętą, nie wiem, czy on to miał gdzieś wytoczone z boku czy coś, gdzie on po prostu tą klawiaturę miał jakby z przedłużaczem. No taki patent, tak sobie to patent wymyślił. No nie da mi z wami pogadać takich. Więc bez żadnego tutaj oporu odciąłem ten kabel od joysticka i po prostu przyludowałem sobie tu konektory do pinów. Oczywiście, żeby to tak nie latało, to staram się tutaj, to jest na razie wstępnie poskładane. Natomiast to Leonardo zostało zaprogramowane programem Arduino IDE, wrzucony został program. Programu sam nie pisałem, słuchajcie. Program był gotowy w necie. Znalazłem taki projekt. Ten program obsługuje też klawiatury wpinane w DINA, czyli tylko, że tutaj no, jest inaczej opisane, natomiast fajnie można zabudować, bo można po prostu wsadzić to w obudowę i zabudować DIN, tak? I zasilić to. Znaczy, no, to jest zasilane z USB, więc tak naprawdę wpinamy klawiaturę od dużej Amigi i mamy tą klawiaturę przerobioną na USB. Co jeszcze tutaj, bo zobaczcie, zostało tutaj w tym Leonardo dość dużo wolnych pinów, tak? Część oczywiście mogę wykorzystać, część nie. Entuzjaści Arduino wiedzą, o czym mówię. Osoby, które nie do końca znają tematykę. Tutaj muszą wiedzieć, że po prostu Arduino ma pewną liczbę złącz, które można ustawić, że działają jako wejście lub wyjście i zbierać z nich sygnały, przetwarzać je, przesyłać dalej do urządzeń. W przypadku Leonardo można je wystawiać jako urządzenie USB i tam też to wysyłać. Dlatego do tego Leonardo wepnę jeszcze dwa złącza takie. Teraz osoby, które korzystają na co dzień z 8 i 16 bitowców, już będą czuć, co się dzieje. Tak. Będą dwa joysticki, możliwość podpięcia dwóch joysticków, czyli to maleństwo wystawi mi w tym momencie na USB klawiaturę amigową plus dwa joysticki jako dwa kontrolery, tak? Z jednym lub dwoma fajerami, bo to też warto dodać. I teraz
No jakby część, duża część projektu jest już wykonana, ponieważ mamy klawiaturę od retrokomputera, która jest tutaj wysterowana przez Arduino. Jakoś to tutaj będę musiał zagospodarować do 500. Widziałem, słuchajcie, zestaw korków tutaj drukowanych, które to korki zaślepiają te miejsca, pozwalają na montaż dodatkowych złączek, HDMI-ków, przełączników i tak dalej. No do 1200 nie widziałem, natomiast znalazłem na Allegro, ktoś wystawia taką jakby, no, całą tą tylną część nową ekranu amigowego i myślę, że to już sporo by pomogło, ponieważ miałbym już tutaj punkty mocowania do jakichś elementów, chociażby do tych portów joysticka, tak? I już tutaj mogę to przymocować. Oczywiście do takiej blachy mogę też przykręcić kolejną blaszkę, żeby tutaj, no wiadomo, ta obudowa jest uszkodzona, natomiast ja jestem daleki od tego, żeby jeszcze jakieś tutaj dodatkowe otwory ładować. Mimo, że no tak by było najsensowniej, ewentualnie coś tutaj przymocuję jakieś PCB i będę te elementy umieszczał na PCB. No i dobra, mamy klawiaturę, mogę to wpiąć do peceta, mogę na niej pisać, natomiast no, to nie jest koniec projektu, tak? No, jak widzicie, no, oczywiście ktoś powie, no da, bo to wiesz, trzeba było po prostu na tej bazie odbudowywać 1200. No, dla mnie to już nie odbuduje tego tak, jakbym chciał, czyli nie będzie to taki mint. Oczywiście klawiaturę wybielę tak, żeby to wyrównać, obudowę też i tak jak mówię, być może pomaluję, natomiast to jest obudowa, której nie szkoda będzie mi customować, tak? I pojawił się też projekt, na który wpadłem, projekt realizowany przez jednego z youtuberów, z amigowców, który uważam za bardzo ciekawy i tutaj uwaga dla Was jest taka, że to jest projekt, który pozwala mieć, bo każdy z nas ma świadomość, jakie to są pieniądze w tej chwili 1200. To jest, żeby nie powiedzieć rozbój w biały dzień, bo ja jestem strasznie usatysfakcjonowany, że te komputery poszły tak abstrakcyjnie w górę, ponieważ już je mam i nie muszę ich kupować, a przedstawiają jakąś wartość. Natomiast no problem jest taki, że zdobycie dla kogoś, kto chciałby się pobawić taką Amigą, a już tym bardziej wyposażenie jej w karty turbo, no to powiedzmy Amiga 1200, słuchajcie, ceny z Allegro takie uśredniając, bo ja nie mówię, że ja tyle bym zapłacił, albo nie namawiam Was, żebyście za tyle kupowali te komputery, ale załóżmy, że 1200 to jest 2000, karta turbo 1000 plus jakieś akcje, no 3,5 to się oprze 1000. Oczywiście no, kwestie ceny są kwestiami mocno indywidualnymi, dla jednego 3,5 tysiąca to jest mało pieniędzy, to są grosze, dla drugiego to jest dużo pieniędzy, dla kogoś to może być nieosiągalna granica, natomiast no tutaj jakby no pojawiła się inicjatywa, która w pewien sposób rozwiązuje ten kłopot. Jeżeli nie jesteś takim typowym miłośnikiem sprzętu, czyli nie musisz mieć twardo tego sprzętu w rękach, to możesz pójść inną drogą i wybrać inny sprzęt, wybrać taki sprzęt, czyli wybrać sobie podniosę, żebyście widzieli, wybrać sobie malinę. I ja mam malinę w wersji, jak widzicie, 3B+, sobie wentylatorek zamontowałem, obudowę. Tu w środku, poza radiatorami, które nakleiłem, nic nie było modyfikowane, jest po prostu włożona karta i tyle. I teraz, jeżeli Wy będziecie kupować, oczywiście malina 3B+, będzie maliną tańszą. Natomiast ja bym poszedł w czwórkę, lub jeżeli nie chcecie, nie macie oczywiście, bo to jest mój smaczek, tak? To, że ja po prostu tutaj założyłem tą obudowę, że sobie tutaj wymyśliłem jakieś... To, że ja będę zabudowywał ten mikrokomputer gdzieś w środku, ten sterownik komputera, bo też właściwie mikro może. W każdym razie będę zabudowywał go w środku, wytaczał te złącza na tył, tak żeby... Wydawało się z zewnątrz, że to jest po prostu zwykła 1200, a żeby to była taka pimiga, tak jak się ten projekt nazywał, o którym będę mówił zaraz, żeby to był taki autonomiczny komputer, który można sobie podpiąć gdzieś tam do gniazdka, pod HDMI, klawiaturę, podpiąć sobie tutaj mychę, joystick i grać, tak? No tak, taką mam wizję, że chciałem sobie moją Amigę Maxi, tak? New Amigę Maxi zrobić we własnym zakresie. Natomiast Wam to nie jest potrzebne. Dla Was może być to zwykła klawiatura USB, którą też wepniecie do tego urządzenia i też Wam się to sprawdzi. Macie mieć mysz, klawiaturę. Jeżeli lubicie, to pada, chociaż lub joystick, jeżeli pod na USB, natomiast nie jest to konieczne, ponieważ w emulatorze możemy sobie z 1200 zrobić 600, czyli jakby wyciąć tą część.
czy nawet na klawiaturze PC-owej też, tak? I klawiaturą numeryczną sterować jako joystickiem, tak? Czy to jest wygodne? Czasem tak, czasem nie. Myślę, że Walkera może być dziwnie się grało, dlatego że zazwyczaj, chociaż może, no nie, no prawa myszka, trzeba było lewą ręką kierować jako joy. No i ważne. W każdym razie, jeżeli poszukacie Pimigi, najnowsza wersja to jest 1.5. Ona występuje w dwóch wariantach, w wersji light, która mieści się na 32-gigabajtowej karcie. I jak się już domyślacie, na tej karcie znajduje się bardzo dużo dobroci. To jest gotowy system postawiony z zabudowanym emulatorem Amiberi bodajże, czy to jest jakieś UAE, zaraz podejrzymy jak on się nazywa. W każdym razie jest to zabudowane już z postawionymi partycjami, z ustawionym systemem Workbench, z postawionym nakładką Scalos, z postawionym i teraz uwaga. Słuchajcie, co wy dostajecie z tą emulowaną Amigą, bo to jest bardzo istotne. Dostajecie Amigę 1200 tak naprawdę, bo jest to Amiga z układami AGA emulowanymi. Dostajecie Amigę z kartą graficzną wpisaną pod Zorro czy Picasso, też tutaj jest emulowana. Dostajecie kartę sieciową, ponieważ nawet przez Wi-Fi można połączyć się na poziomie Linuxa, tak? Na poziomie konfiguracji Maliny i potem to jest już wciągnięte, jakby tak odwołuje się ten emulator do tego połączenia i macie internet na Amidze. Internet na Amidze, no to tak ostro brzmi, tak? Natomiast macie możliwość jakby korzystania z usług, z protokołów internetowych, które mogą się przydać na przykład przenoszenia danych, tak? Możecie korzystać sobie z jakiegoś tam powiedzmy dysku, czy sieciowego, czy zasobów, tak? Niekoniecznie z stron internetowych. Oczywiście jakieś tam, nie wiem, czy PPA podobno chodzi tutaj, ja testowałem Google tak na szybko i chodziło, tak? Natomiast wszystkie strony bardziej skomplikowane z jakimiś apletami i tak dalej, a w większości są teraz takie strony, no niestety chodzić wam nie będą. Stary internet będzie wam chodził, tak? Natomiast no się da. Dostajecie dysk na karcie pamięci w formie pliku, o właściwie nieograniczonej ilości, no ilość ograniczona pojemnością karty, tak? I miejscem na tej karcie. Dostajecie... Co wy tu jeszcze dostajecie? Kurczę, zegar czasu rzeczywistego, no bo wiadomo, że Malina ma swój synchronizowany, więc ona wystawi do emulatora ten zegar. Dostaniecie możliwość włączenia akceleracji. Takie troszkę power PC, to się nazywa JIT. Nie zagłębiając się w szczegóły, to jest takie turbo, powiedzmy, które jest wystawiane przez samą platformę dla emulatora, natomiast jeżeli chodzi o zgodność, no to tutaj jest mocno dyskusyjnie. Bardzo często sprawia problemy, natomiast tam, gdzie nie sprawia, to daje niesamowitego kopa. Na przykład gry 3D niesamowicie zyskują na życie. Natomiast z just in time, że w locie po prostu niektóre rzeczy są tu. No i nieważne, za dużo szczegółów. Natomiast no, JIT potrafi dać kopa, ale pocieszające, że w każdej chwili z poziomu klawiatury możemy wejść do ustawień emulatora i coś pozmieniać, coś wyłączyć, coś włączyć. Mamy możliwość emulowania procesora 68000, 68020, 30, 40, 10 chyba też, ale już nie pamiętam. Na pewno 30 chodzi optymalnie na Malinie w wersji 3B. Myślę, że 40 to już troszeczkę za dużo jak na to Pi, natomiast nie wiem jak z 4 czy z Pi400. O, jeżeli w ogóle nie macie ani klawiatury, ani myszy, ani nie chcecie jak najmniej problemów, to warto jest skierować się w kierunku Pi400. Jest to najmocniejsza maszyna w stajni Raspberry w tej chwili, czyli ten emulator będzie chodził najbardziej optymalnie, ten pakiet. I od razu jest zabudowana klawiatura i w zestawie, jeżeli kupicie, to będziecie mieli też myszę, to wszystko od razu będziecie mieli na gotowo, tak? Czyli pobieracie sobie obraz, nagrywacie go na kartę pamięci i wkładacie, odpalacie i chodzi. I chodzi. Tam jest podstawowa konfiguracja, czas i tak dalej, to bardziej jeżeli jest właśnie z Wi-Fi, chcecie korzystać z takich rzeczy. Od strzała to się odpala, jest gotowe do pracy, nic nie musicie konfigurować. To jest kolejny plus. Jest też wersja, bo powiedziałem, że 32-gigabajtowa jest wersja MF. Nie rozwinę skrótu, natomiast
dosadnie on mówi, że to jest po prostu bardzo duża paczka, taka way. I tam już jest, tam dochodzą bodajże filmy, MP3 jakieś i tam będziecie mogli sobie już, naprawdę dużo będzie do przeglądania i chyba Tosek cały jest wgrany archiwum Tosek w ADF-ach, także jest co robić. Myślę, że już ten 32-gigowy obraz jest wystarczający. Teraz w moim przypadku, w moim projekcie to wszystko trafi do środka. Ja będę chciał te wszystkie porty jakoś tak zrobić, żeby był do nich dostęp, żeby tego komputera nie trzeba było rozbijać, żebym ja go mógł skręcić. Natomiast będę Wam chciał pokazać za chwilę, jak to działa, jak to wygląda na ekranie. Ja sobie może tutaj podłączę. Na razie tak z daleka Wam to spróbuję pokazać. Dobra. Ja powiem Wam, że kupiłem wentylatorek do tej maliny i na razie z daleka, żebyście widzieli, że klawiatura działa, a potem Wam trochę przybliżę. No i to jest. Jeszcze HDMI bezprzewodowo to nie chodzi. A szkoda. Trochę dziwne, że jeszcze nie wymyślili takiego patentu. Tylko pytanie, nie będę musiał restartować. No dobra, i tak Wam potem zestartuję, żebyście zobaczyli, jak ładnie się wita. Czy Wy coś widzicie? Coś tam widzicie. O, zrobimy tak, żeby było widać i tu, o, i klawiaturę, i w ten sposób. Dobra, słuchajcie. Jak widzicie, obraz jest wysokiej jakości, wysokiej rozdzielczości, przepraszam, dlatego że no, emulator od razu z automatu wykorzystuje kartę graficzną i wspaniale nam ten system wygląda. I na przykład wrzućmy sobie, żebyście widzieli, że to działa. A, jeszcze jedna ważna rzecz, bo kombinując z Amigami natrafiłem na taką przypadłość adapterów, żeby podpiąć urządzenie USB, klawiaturę przed USB do Amigi. Da się to zrobić, są takie urządzenia, są sprzedawane aktywnie, nawet na Allegro, tylko oni nie wspominają jednej rzeczy, że te urządzenia nie obsługują wciśnięcia kilku klawiszy. Czyli okazuje się, że na przykład idąc postacią w grze, nie jesteśmy w stanie ją skręcić, albo coś w tym stylu. Oczywiście pisząc jakieś tutaj prace. Znaczy być może dwa klawisze tak, ale trzy chyba już nie. Jakoś tak. W każdym razie testowałem moje rozwiązanie i to rozwiązanie, które ja wykorzystałem, obsługuje na pewno trzy przyciski, a może więcej. Tego nie wiem. No w grze na pewno da się biec, patrzeć do góry i strzelać na przykład, tak? Czyli trzy przyciski co najmniej obsługuje. Ale dobra. Odpalmy sobie na przykład weźmy sobie grę i odpalmy sobie coś, co oczywiście będzie opadem szczeny. Bo to jest coś, do czego naprawdę trzeba mieć mocną Amigę, żeby sobie poprztykać. Widzą. Doom. Dobra, jak widzicie, chodzi to bardzo ładnie. Dobra. I teraz tak. Przyciskiem help. Ha, no tak. Klawiatura też chodzi lepiej podłączona. Nie wiem, czy to teraz będzie chciała nam działać, czy będę musiał restart zrobić. Nie, zadziała. Wszystkim help. Przechodzę sobie do menu emulatora i też Wam zaraz może podjadę bliżej i zobaczymy sobie razem. Dobra, mam nadzieję, że widać, jak będę tutaj się... Jak widzicie, nie ma żadnego problemu. Może o, pokażę Wam, że jak postać się obraca i strzela jednocześnie. Czyli idę do przodu. Widzicie, co najmniej trzy przyciski bez problemu w locie obsługuję. Dobra. Sprawdzimy, czy reset nam zadziała, chociaż ja pamiętam, że on jakoś tak dziwnie było. A zresetowało. Czyli reset z klawiatury też działa. Dobrze, teraz Wam zbliżę. Jest słabo widać, chyba że sobie pstrykniemy światło. Zobaczymy, czy to zadziała. Chyba zadziała, chyba będziecie lepiej widzieć. Nie rozwinąłem grabera.
Dobra, spróbujemy jakoś tak. To jeszcze jeden restart? Chyba tak. Zobaczycie sobie, jak to wygląda. Teraz to tak dziwnie działa. Znaczy, kontrol Amiga Amiga, tak? Tak dziwnie. Ok, wyostrzyło. I teraz zobaczcie, co my tutaj mamy po kolei. RAMDIS, no to klasycznie, Pimiga, aha, nie wspomniałem jeszcze o pamięci. Ja mam tu ustawione 128 MB fastu, 8 MB chipu, co ciekawe, jest tu pełna AGA, 30 procesor, wejdźmy sobie w menu. Co my tutaj mamy? Mamy na pewno, o, jest to AmiBerry. Wersja beta 23 stycznia 2021, czyli w miarę świeży projekt. Ścieżki, no to tutaj wiadomo, system ROM. A, warto wiedzieć. Powiedziałem, że na gotowo wrzucacie kartę i na gotowo. Trzeba wrzucić swój Kickstart. To jest jeden plik, który trzeba wrzucić swój. Skąd go weźmiecie? Wasza sprawa. Ja zalecam, żeby kupić sobie legalnie od Kroanto, ewentualnie jeżeli wejście, że ta udział w akcji Pixela i będziecie mieli Amiga Forever emulator, to możecie sobie stamtąd wyłuszczyć Kickstart, też będziecie go mieli legalnie. Ja zachęcam do tego, żeby legalnie sobie Kickstart pozyskać i już, tak? Na moją obronę mogę wam pokazać, że na przykład ja Kickstart mogę mieć z oryginalnego systemu Amiga OS 3.2, który zakupiłem w oryginale, tak? Czyli tutaj nie ma lipy, jak to się mówi. Rzucamy pieniążkiem na fajne projekty po to, żeby się rozwijały. Quick start. No, dodam, szybka konfiguracja. CPU, zobaczcie, 68 tysięcy. 10, 20, 30, 40 i ten JIT, o którym mówiłem, tak? I ten JIT, o którym mówiłem, włączony także dla FPU, zobaczcie, bo jest koprocesor i też ma JIT. CPU Speed Fastest. I tutaj jest kolejna opcja, na którą musicie zwrócić uwagę. Debatowałem tutaj z kolegą Paranoidem na temat tego, że w niektórych, na przykład moduły szarpią, że niektóre rzeczy się przycinają. Ustawienie tutaj trybu fastest jest optymalne dla pracy systemu, dla wczytywania, dla prędkości tego wczytywania, dla na przykład filmów. Jak kawałek odpalę, to zobaczycie, że jest to w miarę optymalne. Jest to optymalne dla wielu rzeczy, ale na przykład dla dźwięku, który jest emulowany, już nie, dlatego że pełna moc urządzenia jest skierowana na emulację procesora, chipsetu, ale nie, na przykład ten dźwięk gdzieś jest tam marginalizowany, że tak powiem, i zaczynają się z nim kłopoty, więc jeżeli odpalacie sobie przed grę na 500, to zrzućcie sobie na 25 MHz, ona wam będzie chodziła tak samo szybko, a nie będzie problemu z dźwiękiem. I to jest ta sama historia z 40 procesorem. To, że można, to nie znaczy, że on będzie działał optymalnie, przynajmniej na tym etapie, tak? Być może Pi400 lepiej sobie z 40 radzi, natomiast no tutaj Pi3B zauważam znaczny spadek wydajności w momencie, kiedy ta 40 jest ustawiona. Chipset, jak widzicie, jest AGA, jest OCS, jest ECS, możecie sobie ustawić ROM, ja mam KIK 3.1, pamięci chipu 8 slow, bez potrzeby ZX 3 fast 128, ale jak widzicie, jest tam jeszcze zapas, jeszcze można w górę i myślę, że jest to uzależnione też tylko i wyłącznie od pamięci, jaką Malina dysponuje. Z dysketek możemy ADF-y sobie montować. Możecie sobie tutaj ustawić konfigurację dla Amigi 500, wrzucać sobie ADF-y i normalnie będzie to działało. Swoją drogą szkoda, że Griswolda nie obsługuje, ale to już taki temat dla mnie, mogłoby obsługiwać. Wtedy można by było jeszcze w tą budowę zabudować stację dyskietek i mieć taką, kurczę, Amigę startowałoby jako normalnie zwykła 500 i wkładasz dyskietkę, działa. No ale to już taki mój projekt. Oczywiście katalogi, pliki jako partycje, można CD-ROM, jak widać, chociaż ktoś mi mówił, że z napędem są problemy. Że z napędem są problemy. Chyba tutaj gdzieś mi mysz zginęła, muszę zrestartować emulator, natomiast chyba tutaj widzę, że
problem, nie wiem czy on plikowo, tylko nie pozwala CD jako ISO podmontować. RTG, jak widzicie, UAE Zorro 3 podmontowane, display jest tutaj rozdziałka, sound, czyli dźwięk, input, czyli wejścia i tutaj no, bez myszki wam nie pokażę, jako port 1 można ustawić właśnie klawiaturę numeryczną i sobie grać. Custom control, czyli jakieś tutaj podpięte joysticki, jakieś opcje dodatkowe. Ok, to jest zarządzanie bodajże chyba energią czy priorytetem. I save'y w dowolnym momencie można całość emulatora zasejwować, czyli pracujecie, robicie sobie takiego save'a i już. Ja sobie pozwolę jeszcze zrobić mały restart. O, a co to się stało się? A właśnie, bo HDMI podpinałem w tym. Dobra, zrobimy twardo. Nie róbcie tak. Powinno się dać otworzyć helpem. W waszym przypadku, jeżeli będziecie mieli klawiaturę PC-tową, to będzie przycisk F12. Tu jest po prostu podmontowany F12 pod helpa. Co jest takim średnim pomysłem? Dlatego, że help część gier WHD LAT wykorzystuje do wychodzenia, czyli w tym momencie nie wiem, czy on najpierw wyjdzie z gry i wejdzie do menu, czy zrobi to jednocześnie, czy jaki będzie parytet. Aż muszę którąś grę sprawdzić, która ten help wykorzystuje, czy całkowicie w tym momencie, chociaż on chyba nie będzie, nie, on nie będzie mi w ogóle chyba działał. Jak widzicie, no, po restarcie chwilkę wstaje, natomiast no i tak uważam, że dość szybko. Ok, już mamy mychę. Tutaj macie shutdown, czyli wyłączenie, quit. Quit zamknie wam emulator i wejdzie do Linux. Czyli jeżeli macie jakąś ochotę coś tam w Linuxie podziobać, to tą opcją restartuje emulator. Help nie sprawdzałem, resetuje Amigę, resume, wraca do zabawy. Co my tu mamy? Mamy system, może z takich ciekawszych. Jest tu pełna baza oprogramowania Icon Master do internetu. Zobaczcie, ja w tym momencie odpalę przeglądarkę Aweb i powinien nam Aminet wstać. Tak, połączył się, działa Aminet normalnie online. Tak, About Aminet. I tak jak mówię, sporo stron będzie działać, sporo stron może stanąć okoniem. Sprawdźmy. Google. O, coś z Visa zapał. Google. Coś tam moja klawiatura jeszcze wymaga chyba umycia, ale to już na etapie mycia całości będę szorował. Okej, coś nam tam wczytało, jak widzicie, niekoniecznie wszystko dobrze, ale szczęśliwy traf. No i się rozjeżdża. Niestety, Amiga stoi w miejscu, a jakby wszystko ewoluuje, więc... Okej, jakaś tam grafika nam się tutaj czytała. No dobrze, zamknijmy przeglądarkę internetową. Sprawdźmy sobie tak, co my tu jeszcze możemy. Say, no to wiadomo, program domowy, Perfect Paint, do malowania, e-game. E-game to jest obsługa WHD Load, bardzo wygodna. I na przykład znajdźmy sobie jedną z takich gier, które bardzo lubię, a która będzie dobrym miejscem, żeby pokazać dziwność, z jaką czasem możemy się spotkać korzystając z emulatora. To będzie Cytadela, a ona będzie jako Citadel. I co fajne, w wersji, która się tutaj znajduje, bo tu jest CR, dobra. Ta wysoka rozdzielczość wcale nie jest taka do końca dobra. Celika, Chaos, Engine, Kapitan, Kadawy, Rozpoko, tytuł. Citadel jest. Ach, nielimitowana energia wersja, ale będzie chyba po polsku, będzie to wersja nasza rodzima, bez alta to jest chyba wersja
po angielsku. O, słyszycie? I teraz zobaczcie, co się dzieje. Wchodzę help, wchodzę w 12, no w moim przypadku to jest help. Wyłączę Jita. Sprawdźmy. Już się poprawiło. Dobra, zostawiam w takim razie fast test. Ustawimy jeszcze sobie joysticki input i teraz port drugi, niech to będzie. Zobaczcie, jest KRAV, jest RetroAch. Nas interesuje numpad. Dobra, resume. Dobra, lewym przyciskiem. No i klawiaturą mogę jak joystickiem sterować. Spoko. I teraz zobaczcie. Jest to w miarę płynnie. Teraz ciekawostki. Jak powiększę ekran, to jest wolno. Ale jak zrobię, bodajże już nie pamiętam, który ja ustawiłem, że o, widzicie? I nagle jest szybko. Teraz zmniejszę trochę, jest szybko. Ok. Włączmy teraz Jita jeszcze raz, ponownie. Zobaczymy, co się stanie. Się chyba wykrzaczy. Nie, jest jeszcze szybciej. Ale słychać to chrobotanie z tyłu. No dobra, teraz bodajże F10 wychodzi z gry. Okej, zamknijmy. Co mamy dalej? Jest Riva, jest to program do odpalania filmów, tylko że tutaj już dobrze, jak ten JIT jest włączony. I teraz nie chciałbym, żeby... Chyba puszczę tylko kawałeczek, dlatego że kręciłem dla Was The Amiga Song i okazało się, że prawa autorskie mnie tutaj zaatakowały. A, zaraz będzie znowu, bo jest... Ściszymy, żeby... Na chwilkę, żeby nie wychwyciło, bo algorytmy zaraz powiedzą, że nie. Ale jak widzicie, płynna animacja. Chciałem kawałek szybszy Wam pokazać, żeby zobaczyć. Oczywiście no tutaj już ten JIT i jak najbardziej ustawienie fast test. No niestety tu trzeba sobie dynamicznie to regulować. No jak widzicie, działa, tak? Jak widzicie, działa. Skype i podgłośnimy z powrotem, bo teraz sobie zobaczymy, jak będzie działał. Aha, ok, jeszcze po kolei dalej opcje mieliśmy przejść. Eagle Player, Amiga Amp, odtwarzacze muzyki, tudzież MP3, tudzież... Aczkolwiek powiem szczerze, zobaczmy, to chyba Eagle MP3. Dziwnie, nie? Teraz tak. Ciach, wyłączymy JIT, zobaczmy. Nic. Ustawmy 25 MHz. Dalej kiepsko. A ustawmy 14. Wyłączmy jeszcze. Aha, JIT się wyłączył tutaj. Zobaczmy more compatible. Też jest taka ważna kwestia. Nie zawsze dobrze jest to robić podczas pracy emulatora. Czasem wypadałoby zrestartować go. Oczywiście jak go zrestartuję ze skastrowaną mocą i z wyłączonym JITem, to on będzie długo wstawał. No ale ewidentnie jest gdzieś tutaj ten priorytet tego dźwięku przesunięty.
Spróbujmy jeszcze tak. No, jest jeszcze gorzej. No tutaj ten dźwięk w tym momencie, co mnie dziwi tak naprawdę, dlatego że słuchajcie... Dlatego, że tak naprawdę w grach jest spoko, nie? W grach jest spoko, tylko to jest ten problem. Ewentualnie zrobimy jeszcze inaczej. Wiecie co, odpalimy, tu nie są wszystkie programy, w audio mam jeszcze HipoPlayera i zobaczymy jak HipoPlayer sobie poradzi. Dobra, dodajmy tam kilka z kontrolem. A nie, nie mogę zaznaczyć z kontrolem. No dobra, niech to będzie jeden jakiś. No jest okej. Okay. Po prostu odtwarzasz może za ciężki już. Próbujemy włączyć fast test. Sprawdźmy. Jest za muła. Skupił się na emulacji procesora. Spróbujemy z JIT-em. Tutaj z JIT-em samym będzie taka dziwna historia, że on będzie falował. Będzie troszkę w górę, troszkę w dół. W ten sposób będzie... Jak się słuchacie, to jest troszkę szybciej, troszkę wolniej. To wynika ze specyfiki JIT-a. No działa, odtwarza, tak? Odtwarza, natomiast no, to może irytować, natomiast no tak to musi być, tak? Że nie wiem, jak jest, mówię, z czwórką i z P400, być może tego przełączania nie trzeba wykonywać. Co mamy? UAE Control, tu możemy coś, aha, możemy sobie z poziomu Amigi włączyć i wyłączyć JIT-a, pozmieniać cykle, dostosować pod 500 i tak dalej, włączyć, o, zobaczcie, włożyć ADF-a, tak, czyli tutaj możemy, wyszedłem, ciekawe czy to będzie taka komedia. Dlaczego E? No i co? Odpali czy nie odpali? Nie ma takiej komendy. No. To wam od razu pokażę. Wpisujemy sudo raspi myślnik